Funkcjonariuszom będzie towarzyszyć dwóch inspektorów turystyki. W niektórych miejscach powszechna jest turystyka pijacka. To aspołeczne. Musimy to powstrzymać. Są z klubu nurkowego. W El Arenal, ta jednostka? Patrolowiec Rio Gallego sprawdza obszar, w którym alkohol i głośna muzyka są zabronione. Szuka łodzi pełnej turystów. Płyną tędy. Pewnie chcą zobaczyć zachód słońca. Poczekamy tutaj? Tak. Zwolnijcie, proszę. Wejdziemy na pokład w celu kontroli. Przyjąłem. Witam. Funkcjonariusze gwarantują inspektorom turystyki możliwość niezakłóconej pracy. Zwykle to oni prowadzą działania, a my zapewniamy dodatkowe zabezpieczenie przed spięciami, bo zakrapiane imprezy zawsze źle się kończą. To kapitan? Dzień dobry, kontrola turystyki. Podstawą kontroli są przepisy o obyczajnym zachowaniu, znaje pan? Co? Zapobiegają turystyce nadmiaru. Mieszkańcy El Arenal od lat skarżą się na hałas i zanieczyszczenia. Tego typu łodzie powinny znać odpowiednie przepisy i ich przestrzegać. Nie wiedziałem, znam się na przepisach morskich, nie na turystyce. Pan jest pracownikiem? Tak. Kapitanem statku? Tak. Musi się wytłumaczyć. Wypłynęliście z El Arenal. Z tego portu nie mogą korzystać łodzie imprezowe. To nie jest taka łódź. Kapitan zaprzecza faktom, a część pasażerów zaczyna się martwić, że ich oszukano. Możemy wrócić? Dzieci się niepokoją. Oddam wam pieniądze za jutro. Zawrócimy? Wariactwo. Francuzi powiadomili Semar o skuterach wodnych, które pływają niebezpiecznie blisko plaży w Empuria Brawie. Nie dość, że przekraczają dozwoloną prędkość, to jeszcze w strefie zakazanej ze względu na duże ryzyko zderzenia. Są tam. Pływają w obszarze dostępu portu między strefami zabronionymi i dozwolonymi. Podpłyńcie. Ty też. Zatrzymajcie się. Nie możecie tu pływać. To tor wodny. Rozumiecie? Po zapanowaniu nad sytuacją i uwolnieniu wybrzeża od skuterów wodnych Semar ruszył do kolejnego potencjalnego wykroczenia. Zauważyliśmy niemiecką łódź zakotwiczoną bardzo blisko wybrzeża, na skałach. Bardzo możliwe, że kotwica uszkadza dno morskie. To chyba rezerwat Posidonii. Zatrzymajcie się. Zagrożeń jest wiele. Morze jest nieprzyjaznym środowiskiem, a warunki pogodowe bywają zmienne. Jako funkcjonariusze policji mamy do czynienia z przeróżnymi sytuacjami. Musimy reagować. Nie możemy odwracać wzroku. Podstresowuję się, spędzając czas z partnerką. Najtrudniejsze znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym. Ale satysfakcja ze służby ludziom i dobrej pracy jest ogromna. Wydaje się, że zakotwiczyli na łące Posidonii.
To roślina, która zapewnia siedlisko wielu organizmom, wytwarzająca tlen i pochłaniająca CO2. Niestety od lat 90. gęstość łąk spadła o połowę. Dzień dobry, pan jest kapitanem? Tak, zna pan angielski? Trochę. Coś się stało? Zakotwiczyliście w obszarze ochrony wodorostów. Nie można tu rzucać kotwicy. Był znak, że można. To zabronione, rozumie pan? Zakłócenie różnorodności biologicznej, która ma kluczowe znaczenie dla przetrwania środowiska podwodnego, ma poważne reperkusje. Można to łatwo sprawdzić. Wciągnie kotwicę, jeśli będzie na niej posydonia, dostaną mandat. Nie zapowiada się dobrze, ale zobaczymy. Dwóch nastolatków bez dokumentów pływało w ciemnościach. Możliwe, że są zamieszani w rodzinny biznes kłusowniczy. Funkcjonariusze szukają dowodów nielegalnych działań. Jakiego sprzętu używaliście? Nie łowiliśmy, płynęliśmy do Zapilo. Co wyrzuciliście z łodzi? Ryby. Przestraszyliśmy się. Przyznają się do łowienia, ale bez dowodów nie można tego zgłosić. Złożymy zawiadomienie, pływanie bez świateł, patentu i ubezpieczenia. Musimy to zgłosić, bo sytuacja jest poważna. Muszą zrozumieć, w czym rzecz. Ich rodzice muszą mieć świadomość ryzyka, jakie niesie ze sobą ich nieodpowiedzialność. Funkcjonariusze obawiają się, że mają do czynienia z problemem, który dotyka niektóre biedne dzielnice Almerii, gdzie ponad 40% młodych ludzi nie kończy szkoły podstawowej. Nie przerwałeś nauki? Uczę się nurkowania. Kontynuujesz naukę? Tak. Funkcjonariusze kończą operację. Co tu robiliście? Zabieraliśmy łódź, płynęliśmy tam. Dokąd? Zdenerwowałem się na wasz widok i zamieniłem silniki. Przestań. Płynęliście przez port bez świateł. Nie powinienem był. Nieletni chyba zrozumieli, na jakie niebezpieczeństwo się narazili. Sito wie, że nie zapomną tej lekcji. Zapamiętają to. Nic nie poradzimy na wasz problem. Zostawię łódź tutaj. Gdzie? W porcie. Nocny połów, bez świateł, bez patentu. Dzieciaki, bo wciąż nimi są zdane na siebie, a ojciec beztrosko śpi. Bracia nie dostali kopii mandatu, bo to nie oni zostali ukarani. Nieletni nie są bezpośrednio odpowiedzialni. W tym przypadku kara finansowa została nałożona na rodziców. Patrol na służbie zgłosi incydenty z udziałem młodych kłusowników, by zmniejszyć ryzyko, że w przyszłości pojawią się podobne incydenty.